Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was kolejny film z testowaniem jedzenia, przekąsek, słodyczy. Zamówiłam na swojej ulubionej stronie troszkę przekąsek i zaraz wam wszystko pokażę. Jak widzicie, zmieniłam trochę swój image, troszkę tutaj coś innego się zadziało. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Nie martwcie się, nie jest to na stałe. Jest to peruka. Jeśli chcecie film jakiś na temat peruk, jak ją zakładam, jak ją przyszykowuję do założenia, chętnie dla was coś takiego nagram, ale dajcie znać, pisząc mi w komentarzach. A teraz przejdźmy do testowania! A więc jak widać kawałek kartonu, po prostu nie mam gdzie go postawić, stoi tutaj, więc nie patrzcie. Wybiorę pierwszą lepszą rzecz, jaką po prostu mi się narzuci, powiedzmy to. Jest to jakiś batonik. Zaraz coś wam więcej na temat niego powiem, niestety po polsku nie mamy nic, ale jest to z Italii. Jest to coś na zasadzie ciastka francuskiego z jakimś nadzieniem. Kupiłam dwie sztuki, bo myślałam, że będę miała gościa do tego testu, ale niestety nie mam, jestem sama, więc spróbujmy ten jeden. Kosztował on około 1,50 zł. To jest jedyna rzecz spoza tego opakowania, którą kupiłam w innym miejscu i już wam pokazuję, jak to wygląda. Jest to tak zapakowane i już widzę, że się kruszy, a dopiero odkurzyłam, więc nie fajnie. Oh no, 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 ale jak się kruszy? Po prostu jest on zdewastowany. Ale nie zraża mnie to. I tak jak mówiłam, jest to ciastko francuskie. Wezmę sobie kawałeczek. Ciastko francuskie jak ciastko francuskie, ale szukam takiego kawałeczka z nadzieniem, bo ponoć to jest jakieś waniliowe nadzienie. Przypomina mi to takie trójkąty francuskie, jakie możemy znaleźć w piekarni, na przykład z nadzieniem jabłkowym czy czymś takim. Szału nie ma, ale nie jest źle. Może być. Moja ocena tego produktu to takie 3 na 10, ponieważ jest on niby dobrze zabezpieczony, ale jest cały pokruszony i ja już mam syf na biurku. Powiem wam, że trochę mnie denerwuje ta peruka, bo troszkę mi przeszkadza, spadają mi włosy. Mogłam ją lepiej podpiąć, no ale nie przejmujmy się tym. Jedziemy dalej. Weźmiemy sobie pierwsze lepsze chiperki. Są to Lay's 3D w kształcie takich trójkątów. I zamówiłam je oczywiście na tej stronie Scrummy, jak ostatnio. Już wam mówię, ile one kosztowały. Niby to jest fromage, ale tutaj jest ser narysowany. Kosztowało 5,99, a to jest mała paczuszka, jak możecie zobaczyć. Jest tutaj 85 gram. Bardzo jestem ciekawa tych chiperków. Nie pachną zbyt dobrze. Wygląda to w ten sposób. Takie trójkąciki. Powiem wam, że nie lubię... nie smakuje mi ten smak, ponieważ jest to niby ser, goat, nie wiem jak to się czyta, goat fromage, ale ten ser tak daje trochę cebulą. Jeśli chodzi o konsystencję, bardzo mnie zaskoczyła. Są chrupiące, coś mi przypominają, ale na ten moment nie wiem co. I w innym smaku myślę, że to jest kwestia gustu po prostu. Komuś innemu by zasmakowały te, a komuś innemu inny smak. Ale fajne są, chrupiące, jest fajna konsystencja, daje im spokojnie 6 na 10. Myślę, że są super, tylko ciekawe, kto później zje te wszystkie otwarte paczki chipsów. Znajdzie się też coś do zrobienia. Zamówiłam to, jest taki mały zestaw japoński do zrobienia. Wydaje mi się, że to będą takie kuleczki, jak tutaj są pokazane na zdjęciu, jak do bubble tea. Ale myślę, że po prostu nagramy to w innym odcinku, ponieważ troszkę będzie z tym zabawy, więc myślę, że zostawimy to do innego odcinka, a teraz przejdziemy do czegoś innego. Mam tutaj takie mini pop-tartsy.
Pop-Tarts Bites. Są one o smaku truskawkowym z jakąś posypką. Jadłam już Pop-Tartsy w wersji zwykłej, dużej, ale byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie są w takim stanie jak tamte ciastka. No ale nie są. Spójrzcie, jak to ślicznie wygląda, a jak pachnie truskawką. Jest to taki mały ciastek z lukierem po prostu. Więc spróbujmy. Bardzo dobre. W środku jest taki dżem truskawkowy. Muszę naprawdę Wam powiedzieć, że są bardzo dobre. Pomimo, że czuć, że ta truskawka jest taka chemiczna, taka sztuczna, ale są bardzo mięciutkie, smakują mi. Może któryś z Was próbował czegoś z tego zestawienia. Chętnie przeczytam Wasze opinie, zostawcie w komentarzach. Zawsze też możecie pisać do mnie na moim Instagramie, serdecznie Was tam zapraszam. A teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Chwycę za kolejne chiperki i tym razem są to też serowe, ale jest to taki ser... ser pleśniowy, brie, coś takiego. I są z tej samej serii. Oczywiście zapomniałam Wam powiedzieć, ile co kosztuje. Te kolejne chiperki kosztowały 4 zł 19 groszy, bo były na przecenie. A Pop-Tartsy kosztowały 6,99. Więc spróbujmy teraz tych. Pachną identycznie. Wyglądają identycznie. Ale czy smak nas zaskoczy? Ten smak jest o wiele lepszy. O wiele bardziej mi smakuje. Tak. To jest to. Te są lepsze. Tak jak mówiłam, fajne, chrupiące. Tutaj mamy na przykład podany z tyłu przepis, że możemy je zrobić w taki sposób jakby do takiego dipu, w którym mamy pomidor, cytryna, cebula i awokado. Musiałam sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Więc tym daję już takie 7 na 10. Myślę, że one są o wiele lepsze. Mamy jeszcze parę rzeczy. Wylosuję na przykład żelki. Wzięłam sobie żeleczki. Zaraz je tu znajdę. Niestety światło nam ściemniało, ponieważ słońce raz jest jasne, raz jest ciemne i tak w kółko. Nie mogę znaleźć tych żelek. Dobra, mamy. Kosztują one 3,99 i są w takim śmiesznym kształcie truskawek. Zaraz Wam pokażę. Przykuło moją uwagę na zdjęciu. Wygląda to w ten sposób, trochę jak taki robak, niby trochę truskawka. Jestem ciekawa, czy one są z jakimś nadzieniem w środku. Mocno truskawkowe. Góra jest taka mięciutka, a to zielone jest troszkę twardsze. Ale są o dziwo bardzo dobre jak na żelki. Myślę, że jak na razie uzyskają ode mnie największą ocenę, czyli 9 na 10, bo bardzo przypadły w moje gusta. Nie przyklejają się tak do zębów i myślę, że są bardzo smaczne. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto pomoże to wszystko zjeść, bo nie wiem, jak to będzie. Teraz mam coś ciekawego. I jest to taki napój. Widzę, że jest on wzorowany na tym napoju, co ostatnio nagrywałam, Ramonę, z wcześniejszego filmu. Mam nadzieję, że tutaj nie ma tej kulki i nie zaleje całego pokoju. I ten napój kosztował mnie, już Wam mówię, jest to Sangaria Ramune Grape Drink 8,39. Butelka wygląda fajnie. Jest ona metalowa. Spójrzcie. Tutaj mamy ten napój z wcześniejszego odcinka. Wygląda to w ten sposób. Boję się, że znowu mi wybuchnie. Naprawdę, boję się. O-o. Już jak słyszałam ten gaz, takie przeszkodzenie.
przerażenie. Ale jak tak odkręciłam, to taki piękny zapach we mnie uderzył. Sztucznego japońskiego winogrona i naprawdę pachnie cudownie, pachnie jak, już wiem, jak Fanta winogronowa, tak, pachnie jak Fanta winogronowa. Spróbujmy. Najlepsze, od razu mówię, 10 na 10, po prostu super, fantastyczne, naprawdę. Super, naprawdę, pićku jest fantastyczne, ma super smak, polecam serdecznie wszystkim, abyście spróbowali. Trochę tutaj walczę z tymi włosami, bo one nie chcą się układać. Mam jeszcze tylko dwie rzeczy, to nie będzie długi film, tak jak zwykle. Może spróbujmy lizaka. Wzięłam dwa takie lizaczki. Są to lizaki kiwi i chyba truskawka, jak się nie mylę. Tak, kiwi, truskawka. Wyglądają w ten sposób. Zaciekawiły mnie, bo miały fajne opakowanie, wiecie, w którym po prostu stały tam na półce. One były po złote 99, więc spróbujemy lizaczka. Niestety jest tak przyklejony trochę do tego papierka, zobaczcie. Wygląda jak taka kulka. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nie wiem, czy to jest takie wrażenie, pierwsze wrażenie, czy serio, on jest taki niedobry. Straszny, nie! Nie włożę tego ponownie do ust. Nie ma takiej opcji. Jak mam to opisać, to jakbyście byli na magazynie folii bąbelkowej, takiej świeżej, i jest taki zapach folii bąbelkowej, i byście wzięli ją do ust i byłaby ona jeszcze kwaśna. Straszne, naprawdę, nie, nie polecam. To już nie. Może ktoś lubi takie smaki, ale to nie jest dla mnie. 0 na 10 tragedia. Jak ja bym miała nagrywać film i oceniać ostre rzeczy, słone rzeczy, kwaśne, to ja bym była straszna na tym filmie, bo dla mnie wszystko by było 1 na 10. Nienawidzę ostrych rzeczy, nienawidzę kwaśnych rzeczy. Więc dlatego wybieram dziwne rzeczy, ale jadalne. Nie lubię, jak coś się marnuje, więc nie chciałabym po prostu kupić czegoś, co później bym mogła wyrzucić. I została nam ostatnia rzecz, bo oczywiście zestaw japoński nagram w kolejnym filmie, a zostały nam tutaj Cheetosy. Nie są te popularne Cheetosy Hot Flaming, czy coś takiego, jak ktoś czyta. Tylko są to serowe Cheetosy, ale są one właśnie w kształcie tych Hot Flaming, nie wiem, jak to się czyta. A te są serowe, trzecia paczka serowych chipsów. Więc spróbujmy. Pachną całkiem inaczej, wyglądają też inaczej. A czy smakują inaczej? Są one dobre. Jest to taki słodki ser. Pachną dziwnie, ale jest to słodki ser, ale są one... Przypominają mi one po prostu maczugi. Mam nadzieję, że znacie takie chipsy jak maczugi. One mi przypominają konsystencją, chrupkością, twardością maczugi. Ale w smaku jest to taki słodki ser, jest on dobrym. Myślę, że z tych wszystkich chipsów te są najlepsze. Wystawię im ocenę 9 na 10. Myślę, że troszeczkę brakuje im do ideału, ale myślę, że to jest kwestia każdego kubków smakowych, więc to jest tylko moja opinia. Każdy może wystawić inną opinię. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki króciutki film z testowania różnych dziwnych rzeczy, które do mnie dotarły, których nie znam, których nigdy nie jadłam. Może jedliście Wy jakieś rzeczy? Zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Serdecznie Was zachęcam do wciśnięcia przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, oraz do zajrzenia na moje media społecznościowe, takie jak TikTok bądź Instagram. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!